Hejo, z tej strony Gingerowa, a na waszych ekranach Emily's Childhood Memories. Na początku odcinka chciałam wam bardzo podziękować za tak ciepłe przyjęcie Emilki. Cieszę się, że czekaliście i że spodobało wam się to, że Emilka znowu będzie na moim kanale i mam nadzieję, że będziemy razem przeżywać jej przygody, tak jak to było w przypadku Game Mass i Emily's Holiday Season. Tak było wtedy. No i co? Myślę, że sobie już przejdziemy do gry. W ogóle ten ekran tutaj jest taki uroczy i taki słodki, jak ona się bawi z tym pieskiem. Dobra, przechodzimy sobie do gry. No i jesteśmy. I myślę, że przegramy sobie teraz jeden dzień, potem zajrzymy do sklepu, kupimy coś może nowego, zobaczymy na co tam nam starczy. No i tak będzie. Przechodzimy sobie już do dnia nowego. Na naszym domku, właściwie w naszym domku, na farmie, tak miałam powiedzieć. No i jesteśmy. Co tu się teraz dzieje? Aha, mamy nowego kolegę, Hunter, tak? Tak, sąsiad nasz. I mamy się z nim pobawić? Ha! On się z nas śmieje, że mamy rowerek dla dzieci. Też miałam taki rowerek i bardzo go lubiłam i takie rowerki są super. No właśnie, wcale nie jest taki baby, no. No właśnie, trzeba się nauczyć jeździć na dwóch kółkach. Przecież każdy chyba zaczynał od czterech. Tak mi się wydaje, ja zaczynałam. Nie wiem jak wy. Aha, no chyba się nie polubili. On nie bawi się z dziećmi. Takimi, które jeżdżą na rowerkach takich, to smutno mi teraz. Czy chciałabym się nauczyć, jak jeździć? No tak, chcemy się nauczyć, jak jeździć na dwóch kółkach. No dobrze. Za pierwszym razem zaliczyłam glebę. No właśnie, dokładnie tak jak Emilka. Za pierwszym razem też tak miałam. Ojej, Emilii, nie bądź smutna. Właśnie, trzeba się nauczyć jeździć na rowerze i potem już się tego nie zapomina do końca życia. No to okej. Czyli będziemy się teraz zajmować nowym dniem. Nio, mleczko! Jeszcze w takich fajnych butelkach, jak kiedyś były. A, jajko! No, faktycznie. Mamy trzy jajka już w zapasach. I co tutaj pani będzie chciała? Mleczko i kwiatek. Czekamy chwilę może. Dobra, i co ty byś chciała, kobitko? Byle szybko. Okej, fajnie pójdzie. Już idę, Emilka, już idę. Uiii! No i znowu gleba. Dobrze wszystko, Emilka? Tak, tato, dobrze. O, mamy gości. Jakie to jest słodkie. W ogóle macie takie samo zdanie jak ja, że ta gra ma taką naprawdę niepowtarzalną, rodzinną atmosferę. I to jest w niej chyba właśnie najfajniejsze. Okej, tutaj dwie lemoniadki. Dobra, już, Emilka, już. Uii! No i niestety znowu gleba. Czekam, aż tutaj skończą, może już się wydało. No, bo trochę naginam. Trochę naginam. No właśnie, tak też myślałam. Myszka, myszka, nie wiem gdzie jesteś. Już. Proszę. Tu podaję, tu trzeba posprzątać. Nie widziałam myszki niestety. Okej, ale za to rowerek. Mleko ma wzięcie, ludzie wiedzą co dobre. No, podaj. Czy mogę trochę przetrzymać? Mogę. Proszę bardzo. Dobra. Jajko. Bo wiecie, że za kasowanie podwójnie jest trochę więcej pieniążków. Może ta pani się szybko zdecyduje. No. Mleko, kwiatek, proszę. Kasujemy. Oj, Emilka, kurczę. Nie mogłaś poczekać jeszcze pół sekundy? I kanapki. Z serem i z pomidorem, najlepsze.
Mam nadzieję, że tu się zaliczy to, że ona będzie chciała jeszcze jeździć, ale za to mamy jajko kolejne. Powiedzmy soczek grejpfrutowy. Okej, okay, masz. Jej! No niestety się wywróciłaś znowu, ale myślę, że następnym razem już będzie dobrze, już się nauczysz. Przynajmniej mam taką nadzieję. I tak jakoś chwilowo jesteśmy bezrobotni. Nikt też nic nie chce. Tutaj będzie tak, tak, tak i tak. Proszę bardzo, tu skasujemy, nie będziemy czekać. I trzeba było sprzątać stolik. W ogóle klimat tego domu tak trochę przypomina mi... O, jedziemy już! Przypomina mi... I co teraz? Nie powiem wam, co mi przypomina. Jej! Nauczyłaś się jeździć na rowerze. Mam wspomnienie kolejne. Pięknie. Jak śmiga! Możecie napisać w komentarzu, jak to było z wami. Z waszą jazdą na rowerze. Kto was nauczył i w ogóle... Myszka jest tu, widzę. Czekajcie, muszę tu zrobić kanapki, mleko. Oni tam się zaraz na mnie wkurzą. No ja wiem, już. Już, już. Bo tutaj córeczka nasza miała ważny moment w życiu, a pan się denerwuje. Jeszcze jajko zbierzesz. Dwa kwiatki. Okej. Okay. Mamy za dużo jednego kwiatka. Oni już są źli na nas. Ten kwiatek to się jakoś tak usuwało, tak. Dwie kanapki. Już was puszczam, bo nie spodobało wam się u mnie. I tutaj. Mnie uczyli rodzice jeździć na rowerze, ale tak bardziej to chyba jednak tata, tak mi się kojarzy. Bo wiecie, tata zawsze odważniejszy. Moja mama się bała, że sobie zrobię krzywdę. A tata uczył i mnie, i mojego brata. Pamiętam. W ogóle mam wrażenie, że ta cała seria będzie taka wspominkowa właśnie. No, sama nazwa o tym mówi, w końcu wspomnienia z dzieciństwa. Długi ten dzień nam się trafił. Ale to dobrze, mam nadzieję, że uda się eksperta nam wyzdobyć. Bardzo bym chciała jak zawsze, ale jeśli się nie uda, no to też przeżyję. Ja powiedziałam, że mi przypomina Zielone Wzgórze, bo już nie pamiętam, czy wam powiedziałam. W każdym razie, jeśli nie powiedziałam, to chciałam nawiązać do Zielonego Wzgórza, ani z Zielonego Wzgórza. No, pan poczeka chwileczkę, sekundeczkę dosłownie. Może ten pan w super fajnej opasce się szybko ogarnie. Nie, już, już. O nie, on będzie chciał jajko, to nie, bo nie zdążę. Okej, dzień zakończony. Jajko to i tu. Proszę, tu skasujemy podwójnie. Dobra, mamy eksperta. Mleko i kanapka. Tu jeszcze Emilka trzeba posprzątać. Dobra. Dzień będzie zaliczony. Jeszcze jajko zdążysz? Nie zdążysz. Dobrze, koniec pracy na dzisiaj. Wiii, ekspert. Okej. Dobra, i idziemy do sklepu na zakupy. 600. Może kupimy ten krzak róży. Kosztuje 200 i braknie nam troszeczkę na stoliki. I tutaj są też kwiatki, które będą powodowały, że nasi klienci będą mieli lepszy nastrój. Nie, to weźmiemy tak, weźmiemy róże i weźmiemy sobie te kwiaty. I zostaje nam stówka, ale nie szkodzi, bo sobie zarobimy. Jesteśmy po zakupach, wspomnienia tu nam się świecą. Okej, okay, tak, kolejne wspomnienie.
Jakie urocze. Wstecz. Dobra. I przechodzimy sobie do następnego dnia. Wow, ale te róże tutaj pięknie wyglądają. Super. Właśnie. Czy nazbieraliśmy już? Jeszcze nie. Jeszcze nie nazbieraliśmy pieniążków. Nie ma się czym bawić. By chciała już, ale no chyba... A mama jak zawsze. No niestety Hunter nas chyba nie polubił. A to to? Emilka uciekła. Co my tu mamy? Miód. Będą pszczoły. Aha, bo ona mówi o pszczołach. No tak, rzeczywiście. Ale tutaj chyba wszystko będzie bezpiecznie i mamy miód świeży własnej roboty. Emila się boi pszczół. Ja też się boję. Bardzo się boję, tylko raz w życiu mnie urządliła. Dobrze, tutaj te dwie rzeczy. Ja tutaj nie mam pojęcia, jak to się obsługuje. Tam jest jajko, Emilka. Zobaczymy zaraz, jak to się tu ogarnia. Aha. Czyli musimy napełnić. Aha, tak to działa. Wow, to trochę skomplikowane. Przynajmniej tak wygląda. Tu mamy jakąś kasetę. Co to jest? Miód. Dobra, tak, musimy tego pilnować. Wow, to jeszcze trzeba refleksu. Co to jest za kaseta? Czy ja to mogę kliknąć? Kusi mnie. Zaraz to kliknę. Kwiatki. Jajko. Czy państwo już kończą może? Proszę. No, bo ja chcę was skasować razem. No, szybko, szybko. Dobra. O nie, poszedł, bo stolik był brudny. No trudno, co to jest za kaseta? Aha! Kasety wideo! Kto pamięta kasety takie? Ja pamiętam, miałam bajki na nich. O, miałam. I to różne, różne. Gdzie zmysz, gdzie zmysz? Tu! Okej. Okay. Różne, różne Disneya i nie tylko Disneya. I to było takie urocze. Sprzątnij stolik, tu będzie mleko i to. No, coraz więcej klientów mamy. Bardzo miłe. Moi rodzice do dziś mają takie kasety w domu. Między innymi z moimi właśnie ulubionymi bajkami. Posprzątać. Żeby nie było, że znowu ktoś przyjdzie i nie będzie miał gdzie usiąść. To takie niegościnne. Proszę bardzo. A tak się aż zamyśliłam na temat tych kaset i tych wszystkich wspomnień. Jestem bardzo ciekawa, jakie wspomnienia jeszcze ta gra nam przywoła. Dobra. Jajko. Tu musimy też usmażyć. Wydaje mi się, że z tą patelnią to mogą być później różne przygody, jak tak... bo widzę, że są dwie. Wydaje mi się, że jeszcze coś tu dojdzie. Pewnie jeszcze jakieś inne składniki. Ciekawe, czy ogarniemy. Razem. Kanapeczka i róża. So romantic. Okej, okay, już pani idzie. To super, cieszę się. Lemoniada i kanapka z serem i z pomidorem, czyli znowu coś, co bardzo lubię. Lubię to połączenie. Sera i pomidora. Dobrze, jajko. Miód. Dobra, to teraz refleks. Okej. Okay. I lemoniada. Jak się kiedyś zagapię z tym miodem, to będzie wtopa. O, mamy aż 4 klientów.
Tutaj już pan idzie, to skasuję. Emilka, posprzątaj. Wow. Tudu, mleko i miód. Dobra. Proszę bardzo. O, i znowu jajko. Ciekawe, czy jak się je tak bardzo długo zostawi, to się spali. No pewnie się spali, nie? Okej, okay, dzień zakończony, ale ja chcę eksperta. No, mam nadzieję, że pan się szybko zdecyduje. Kanapka to szybka do roboty i miód. Proszę. I mamy eksperta. Emilka sprząta. I to będzie koniec dnia. Czy coś się tutaj jeszcze wydarzy? Chyba już nie. Tak jest. Ukończyliśmy kolejny dzień. Tak. No dobrze. Ukończyliśmy kolejny dzień i zakończymy sobie teraz ten odcinek. Nie zapomnijcie zostawić komentarza, jak to było z wami, z waszą nauką jazdy na rowerze. Mam nadzieję, że podobało wam się i do usłyszenia już wkrótce w kolejnych odcinkach. Pa, pa!